Si radi se na poslovni akt. Rozpoczął się okres Wielkiego Postu poprzedzający największe święto, Wielką Noc Zmartwychwstania Chrystusa. To On poświęcił się za nasze grzechy i za całą ludzkość. Za Ciebie i za mnie. Może poświęcił się za księdza, bo za mnie to raczej nie. Za mnie chyba też nie. Czemu tak sądzicie? Czy wiara na wieczne szczęście nie ma dla Was znaczenia? Pierwszy dzień, proszę bardzo. Taki piękny świt. Dlaczego nie ma już tego, który dla mnie tyle zrobił? Jedyny, którego kochałam. Prawdziwą, czystą miłością. Ach, jak boli. Muszę odwiedzić jego grób, uklęknąć go. To tak, jakby przy nim być. Nie, kamień odsunięty, grób pusty. Wykradnie ciało nauczyciela. Nie pozwalają nam nawet zapłakać na nim. Grób jest pusty. Nie ma już Jezusa w grobie. Czemu płaczesz, Maria? Zabrali ciało Pana naszego. Gdzie to zrobiłeś? Błagam Cię, powiedz, gdzie go ukryłeś. Chciałabym go tu przynieść, godnie pochować, pożegnać się. Mario, i Ty zwątpiłaś serca moich uczniów, podobnie jak ten grób, były puste. Nikt z nich nie pamiętał mojej obietnicy, że zmartwychwstanę. To jest głos Jezusa. Tak, Panie. To przecież Twój niezapomniany głos przepełniony miłością. Nauczycielu. Nie zatrzymuj mnie, bowiem jeszcze nie wstąpiłem do mego Ojca. Ale jeszcze wrócę. Udaj się do moich braci i powiedz im, że mnie widziałeś. Widziałam Jezusa. Powrócił. Naprawdę zmartwychwstał. Nie patrzcie tak. Jest mi wszystko jedno, czy nie uwierzycie. Widziałam Jezusa. Naprawdę Go widziałam. Jego kochające oczy błyszczały przepełnione radością. Powiedział, że jeszcze Go zobaczymy. Do tego kobiety, które dziś rano szły do jego grobu, mówią, że on powstał, że on żyje. Sam widziałem. Ale to przecież niemożliwe, niemożliwe. Dlaczego nie wierzycie? On zmartwychwstał. Tak trudno wam uwierzyć słowa proroków? Czyż Mesjasz nie miał cierpieć, aby wejść do swojej chwały? Zbliżamy się do wsi. Zostań i posiedź się z nami. Razem łatwiej znajdziemy nosek. Jesteś bardzo mądry. Może wjawisz nam jeszcze jakieś proroctwa? Niech tak będzie. Ojcze, pobłogosław ten chleb, który z Twojej woli możemy spożywać. Widziałeś? To Jezus. Szedł z nami i omawiał proroctwa. On naprawdę zmartwychwstał. Musimy to powiedzieć innym. Musimy o tym opowiedzieć wszystkim. Wracajmy do Jerozolimy. Piotr, Jan, Jakub, niech wszyscy się dowiedzą. Idźmy natychmiast. To nie może czekać. Oto i on, nasz nauczyciel. Pokój wam. Przybywam, by was utwierdzić wierzę, że zmartwychwstałem i jestem wśród żywych. Piotrze, wybaczam ci twoje zwątpienie. Teraz już wiem, że mnie nie opuścisz. Jesteście zdecydowani, odpowiedzialni, sprawiedliwi i silni. Teraz już wiem, że mogę wam powierzyć swój kościół. Będziemy ci wierni. Jesteśmy dość silni, by walczyć z twoimi wrogami. Twoja miłość doda nam sił. Będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pokój wam. Unieś tutaj swój palec i zobacz moje rany. Podnieś swoją rękę i włóż mój bok i przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym. Pan mój i Bóg mój. Wierzysz, ponieważ mnie ujrzałeś? Tak, wybacz mi, Panie. Szczęśliwi ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Gotowi jesteśmy poświęcić nasze życie za Jezusa. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
pani Marii Rawskiej, siostrze i przede wszystkim Grasie i wszystkim uczniom, którzy występowali na tym pięknym, bardzo trudnym apelu, który wprowadzał nas w następny świąt, najpiękniejszy, najważniejszy świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W związku z tymi świętami, zanim wręczę nagrodę, chciałabym życzyć wszystkim radosnego przeżywania, miłych, rodzinnych, pięknych, pełnych miłości, rodzinnych świąt wielkanocnych dla wszystkich uczniów, dla uczniów, dla rodzin. Najpiękniejsze życzenia, jakie tylko płyną z serca wszystkich w tym tygodniu pięknym, przybliżonym jeszcze bardziej przez uczniów. Także pięknie dziękuję wszystkim.